Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Jędryka, IndyCage.pl, jesteśmy już po gali XTB KSW81, ze mną dyrektor sportowy Wojciech Rysiewski. No i co, po 19 miesiącach od ostatniej obrony mamy nowego mistrza kategorii półśredniej. To prawda. Ta walka przebiegła dość zaskakująco szybko. Spodziewałeś się, że to będzie tak szybkie? Nie. Generalnie zaskoczył mnie Artur, że jednak udało mu się w tej pierwszej fazie pojedynku dość szybko wstać. No ale też nie spodziewałem się, że tak szybko Adrian ukaże go za ten powrót do stójki i przy rozerwaniu klinczu tak mocno trafi, ale no to, że akurat Adrian bardzo mocno bije, to Artur nie jest pierwszym rywalem, który się o tym przekonał, bo i Krystian Bielski jeszcze w Fenie, i Piotrek Walawski w Tylko Jeden, i Michał Michalski też no, dostawali mocne ciosy od Adriana. No to prawda, Adrian mocno bije tych nokautów, ma trochę na swoim koncie, trzeba mu to przyznać. No więc pytanie, czy, wiem, że to zawsze jest za wcześnie na takie pytanie, ale chociaż dzisiaj się wyklarował, powiedzmy sam, zabiega o taką walkę z mistrzem Igor Michaliczem. No, wydaje mi się, że jednak jest dwóch panów, którzy są w tej hierarchii jeszcze na razie wyżej od Igora. Oni akurat toczą ze sobą pojedynek, Andrzej Grzebyk i Brian Hoy. I to będzie raczej zwycięzca tego pojedynku zawalczy pas, ale też zobaczymy, no bo no wiadomo, że Andrzej już walczył z Adrianem, także to na pewno nie będzie działało na jego korzyść. Myślę, że, ale tak realnie myślę, że Igor będzie musiał stoczyć jeszcze jeden pojedynek. Czyli ten majowy pojedynek możemy uznać za eliminator. Tak jak zawsze powtarzam, wolę najpierw obejrzeć pojedynek i później zdecydować, no ale no, tu dzisiaj mieliśmy pojedynek numeru 1 z numerem 2, w maju walczy numer 3 z numerem 4. Jest w tym jakaś logika. No to schodząc niżej troszeczkę w dół, czy według Ciebie są jakieś kontrowersje w tej walce, bo Tomek Cerera miał tam pretensje do sędziów? Nie widzę żadnej kontrowersji. Tomek po ciosie odwrócił się na brzuch i zasłonił twarz rękoma. To jest dość jasny znak, że nie był już w tej walce. Czy na tych panów są jakieś pomysły? No bo te walki może są widowiskowe, ale no poziom parterowy tam raczej jest dość znikomy. No nie wiem, po co panowie próbują udawać, że są Marcelo Garcia. Nie wiem, w tej chwili no, pewnie jak będziemy wracać do Czech, będziemy chcieli zrobić kolejną walkę Tomasowi Łożnemu. No wiadomo, że Errol nie zawalczy z Arkiem, więc... Powiedziałeś, że za duże pieniądze, czemu nie? No tak, ale no, wydaje mi się, że no, widzieliśmy, jak Tomek radził sobie w stójce z Errolem. No Arek kopie jeszcze mocniej na niskie kopnięcia. Nie widzę sensu przepłacać za taki pojedynek, w którym Arek rozwiąże go trzema low kickami. Więc no, mamy tą mini dywizję kickbokserską, ale to też nie jest tak, że jesteśmy super przywiązani. Jak będą dobre pomysły, zawodnicy będą walczyć. I myślę, że no, nie będziemy się też napinać, że oni będą w takim rytmie walczyli jak zawodnicy z czołówki. Czy ta walka nam już de facto pożegnała nam pojedynek rewanżowy Tomka z Sarkiem? Nie wiem, czy definitywnie, ale na pewno bardzo go oddaliła. No, trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tym wieku Tomek zbudował taką historię wygranych, że to fani będą się domagali jego rewanżu z Arkiem. No to do Arka jeszcze wrócę, ale to jak będziemy już rozmawiać o dalszej jeszcze, zostając na tej karcie. Ciekawa sytuacja, można powiedzieć, tej w kategorii koguciej, no bo Martins, który był pretendentem, wygrywa, no i tak naprawdę teraz te dwa pojedynki, myślę, w maju i w czerwcu będą dość kluczowe o to, kto będzie następnym pretendentem. To prawda, mówiłem tu u Was w wywiadzie przed poważeniem. No ale tu już mamy de facto... Znamy pierwszy z trzech rezultatów, które są istotne. No to gdzieś Martinsa, rozumiem, przybliża do tego, żeby znowu walczyć o pas? Czy... No, wygrana zwykle przybliża. No to idąc dalej, walki pań, dwie. Jedna, myślę, no może bez zaskoczeń, ale jednak no Maria Silva pokazuje się naprawdę z bardzo dobrej strony.
No ale to drugie, ta druga walka, no Adda Kreft, dość dla wielu niespodziewanie pokonuje Karolina Owczarz. No i tak jak ta drabinka początkowo miały wygrać Emilia i Karolina, miały się zmierzyć, tak teraz w sumie można powiedzieć, że to wszystko wraca do podstaw, bo teoretycznie jeżeli ta drabinka była, no to panie obie przegrały i powinny się zmierzyć ze sobą. Zobaczymy. No, to tylko jeszcze raz pokazuje, że walki, jeżeli są na stole, to trzeba je robić, a nie odkładać je w czasie i myślę, że wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu tej decyzji, powinny sobie pluć w brodę, że do tej walki Emilii z Karoliną nie doszło jakby w tym pierwszym rozdaniu i też uważam, że część winy jest tutaj po mojej stronie. Ale czy Adda Kreft w takim razie zawalczy z Jasmin Guimaraes? No myślę, że byłoby to logiczne, tak? Jest szansa, że stawką tej walki będzie pas? Myślę, że jest szansa, ale jest to mało prawdopodobne. A wracając jeszcze do Addy Kreft, jest to zaskoczenie, że tak szybko sobie poradziła z Karoliną? Na pewno. No. W ogóle, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że Ada tak zdominuje w parterze. No jednak to jest płaszczyzna, w której to Karolina była bardzo mocna i wiem jakby, że też ta walka na chwyty to było coś, co sprawia jej przyjemność. No też nie da się oderwać jej od tego, z kim trenuje, z kim się przygotowuje w tej płaszczyźnie. Także no, to było spore na pewno zaskoczenie. No to jeszcze... I właśnie jeszcze większym niż samo poddanie to, jak właśnie podała na tacy to Adzie. No to jeszcze te dwie walki w ciężkiej i można powiedzieć, że ty kiedyś mówiłeś, że lubisz, kiedy zawodnicy sami gdzieś już się zestawiają. No i właściwie Kamil Gawryjołek i Filip Stawowy wyrazili taką chęć, żeby zmierzyć się ze sobą, obaj wygrali. No i gdzieś tam rankingowo też by się to spinało. To nawet nie wiedziałem. Słyszałem, że Filip chciał rewanż z Martinkiem. To pewnie byłoby mniej prawdopodobne, ale tak, no to jest logiczne zestawienie gdzieś w dole tabeli kategorii ciężkiej. No to o tych, wydaje mi się, że wszystkie, no jeszcze karta otwarcia, walka otwarcia na tej karcie, Jonathan Kujawa debiutuje, no i nie dostał łatwego rywala, też trzeba przyznać, mimo że obaj niedoświadczeni, no ale Czech tutaj naprawdę dobrze się zaprezentował. No jest to młody, zdolny zawodnik, który też ma dobrą karierę amatorską i no po to też tutaj tą 10. walkę wykorzystaliśmy na budowanie młodych talentów. Józef Sztumer właśnie skorzystał z tej sytuacji na pewno. No to wracając do Arka Wrzoska, jak już mówiłem, powiedział nam dzisiaj, że to co może powiedzieć, to że trzech rywali odrzuciło. Czy możesz nam coś więcej na ten temat powiedzieć? Ja nie lubię jakby opowiadać o rywalach, którzy się nie zmaterializowali. No, ale byli to zakontraktowani zawodnicy w KSW? Nie. Nie, no nie było w KSW żadnego logicznego zestawienia. Też ja wiem, że pamięć panów i nas wszystkich pewnie często jest krótka, no, ale Arek dopiero walczył w lutym, dość mocno oberwał w tej walce. Też kilka tygodni nie mógł trenować, także no, gdyby pewnie nie gala na PGE Narodowym, wróciłby dużo później i no to nie jest jakby idealna sytuacja do zestawiania mu walki, stąd no szukaliśmy jednak zawodnika walczącego w jego świecie, w jego płaszczyźnie. Ale gdzieś on powiedział, że właśnie chyba ten okres ochronny w KSW się dla niego kończy, więc pytanie, czy gdzieś to właśnie szukacie już dla niego takiego zawodnika dość bardziej przekrojowego niż właśnie kickbokserskiego? No ten moment nadejdzie bardzo szybko. No. Myślę, że to jest kwestia w tego roku, tak. Ale to będzie narodowy już, czy jeszcze nie? No przed chwilą powiedziałem, że nie. Okej, okay, no to co, jak idzie dopinanie, bo rozumiem, że poznamy już z tego, co mówiłeś Mariuszowi, w tym tygodniu wszystkie starcia w nadchodzącym na narodowym? No zobaczymy, bo jeden zawodnik doznał kontuzji, więc jeszcze będą jakieś roszady, no. Tego można było się spodziewać. A szykowane są w ogóle zastępstwa do tych najważniejszych walk? Takie oficjalne, żeby zawodnicy byli gdzieś tam ważeni już na ceremonii? Tak, myślę, że nie, ale no, w większości pojedynków staram się mieć
zawodnika w treningu, który ewentualnie będzie mógł skoczyć. No plus też są tak ułożone walki kategoriami, żeby w razie czego można było zawodników przesuwać między walkami. No to na koniec jeszcze do tej gali nawiązując, no to takie tradycyjnie te trzy bonusy, jakie byś przyznał? Nie wiem, nad poddaniem musiałbym się zastanowić. Pewnie dziewczyny tutaj... Tylko które? Obie mają szansę. Knockout, no Adriana, knockout był fajny, ale wydaje mi się, że knockout Martinsa był bardziej spektakularny. Nie wiem, walka wieczoru, musiałbym się zastanowić, nic mi teraz nie... No pewnie walka pań, czy ta walka Marii Silwy z Sofią Bagaszwili była efektowna. Ale też nie mam w głowie jakiegoś naturalnego kandydata. Ale karta, mimo że już na papierze się dobrze prezentowała, to chyba dość mocno się obroniła de facto, bo wszystkie walki, mało walk na punkty de facto się skończyło i wszystkie dość spektakularne. Myślę, że kibice zawsze się cieszą, jeśli jest dużo skończeń. Były dwie decyzje na 10 walk, czyli 8 nokautów i poddań, także jak kibice są zadowoleni, ja też jestem zadowolony. No to taka ocena od 1 do 10? 11. No to dobrze, no to co, no to życzę, żeby wszystkie karty się tak dopinały. No i czekamy na te ogłoszenia jeszcze majowe, bo na razie tylko 3 z tego, co pamiętam. Tak, no ale przyspieszymy z tym. Myślę, że spróbujemy między ogłoszeniami walk na PG Narodowy ogłosić resztę rozpiski na maj. To jeszcze spytam, czy te 4 gale zagraniczne to jeszcze jest szansa, bo czy ten Narodowy pokrzyżował plany i ilu ewentualnie gal zagranicznych? Ja nigdy nie zapowiadałem 4 gal zagranicznych. No to Martin fakt faktem, ale może coś to możesz nam... Musicie pytać o to Martina. Okej, dobrze. Dziękuję w takim razie i życzę powodzenia w spinaniu tych kolejnych zestawień. Dziękuję. Dzięki.